Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję organizatorom, Darkowi szczególnie, bo jest przewodniczącym tego naszego stowarzyszenia i on musi to wszystko ogarnąć, oczywiście przy pomocy koleżanek i kolegów. Wielkie dzięki. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że możemy się tu spotkać. Naprawdę włożyliście w to tyle serca, tyle pracy, tyle własnego czasu, żebyśmy dziś mogli, no ja chyba już przestaję mówić, bo już jestem tak, w takim uniesieniu, czasami inaczej się to nazywa, ale jestem po prostu przeszczęśliwa i zapewne tak samo w tej chwili odczuwa wiele koleżanek i kolegów. Kilka razy łzy popłynęły po mojej twarzy, patrząc na nasz dawny Bodzentyn. Teraz jest zupełnie inny. Ja mam, proszę Państwa, to szczęście, że ja mogę do Bodzentyna przyjechać jeszcze do mojej mamy. Jest, żyje i ona cieszy się ze mnie, ze swoich dzieci, a my jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy w każdej chwili przyjechać do swojej mamusi. Wszystkich Państwu, właściwie powinnam mówić siostrom i braciom, bo jak matka szkoła, no to my wszyscy siostry i bracia. Wszystkim życzę, żebyśmy się cudownie bawili dziś i oczywiście za 4 lata, wszyscy jak tu jesteśmy, żebyśmy się z kolejnymi jeszcze koleżankami i kolegami spotkali w pełnym składzie. Wielkie szapoba dla organizatorów. Dziękuję, Darek, bardzo.